Hej, witam was serdecznie w kolejnym poradniku do Rust. Tym razem pokażę wam jak zrobić ukrytą wrzutnię, tak żeby nie było jej widać z zewnątrz, ani z żadnej innej strony. Chciałbym również zaznaczyć, że to nie ja znalazłem ten eksploit. Zobaczyłem film na YouTubie jednego youtubera, zdaje się z Rosji. Nie wiem czy to on odkrył ten eksploit, ale w ramach przyzwoitości dodaję link do jego filmu w opisie. Sposób jest bardzo prosty. Budujemy sobie dwa fundamenty kwadratowe, następnie stawiamy ścianę, dodajemy sufit tutaj i tutaj. Upgradujemy sufit do drewna, tak, żeby wysokość była optymalna. Na górze stawiamy skrzynkę i musimy ją ustawić w mniej więcej w połowie, tak, żeby ta wrzutnia była pod nią. OK, powinno być dobrze. Teraz dajemy wrzutnie. Ona musi się znajdować jak najwyżej. Jak najwyżej się tylko da. Dobrze. Idziemy na górę. Rozwalamy naszą skrzyneczkę. I teraz, jak widzicie, jesteśmy w stanie dostać się do wrzutni przez podłogę. Nawet gdy upgrade'ujemy podłogę do kamienia wciąż możemy dostać się do tej wrzutni. Podobnie jeżeli upgrade'ujemy ją do metalu wciąż jest ona dostępna. Więc to może być taki nasz... na dole możecie sobie zbudować po prostu lutrum i do niego przekazywać rzeczy. Oczywiście w lutrumie dacie sobie na przykład śpiwór, jakieś skrzynki, zabudujecie to no i będziecie sobie wrzucać rzeczy z góry do waszego lutrumu. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten prosty exploit wam się spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć.